namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeden z naszych widzów zasugerował, zauważył ostatnio, że trochę za mało skupiamy się na gospodarce, może biznesie, więc może dzisiaj skupimy się na, uwaga, człowieku. Człowieku w firmie, człowieku w biznesie. Czy dobrze rozumiem temat, tak, który tak, pan zaproponował? Tak. Wie pan co, bo właśnie też zauważyłem, że w jakimś tam komentarzach ludzie chcieli, żebym więcej opowiedział właśnie o firmie, jak to jest. No i stwierdziłem, znaczy też ktoś inny napisał, że ja bardzo dobrze tłumaczę, jasno, precyzyjnie i tak dalej. Co wynika z tego, że ja mówię o swoich doświadczeniach. Ja nie mówię to, o czym przeczytałem w jakiejś książce, ktoś mi powiedział, tylko doświadczyłem na własnej skórze, dostałem po plecach. No i już. I to uważam, że to są takie ciekawe zagadnienia. Z drugiej strony nie tylko dla osób, które prowadzą biznes, ale w ogóle dla wszystkich. I jak przychodzą ludzie do mnie do pracy, to ja organizuję takie szkolenia. No i jest kilka żelaznych tematów. Zaczynamy od człowieka. Właśnie, kim jest człowiek? Bo to jest arcyciekawe zagadnienie. Zaraz sobie o tym powiemy. Drugie to jest praca zespołowa, tak? No bo ja mam taką firmę, w której pracujemy jako zespół, jako drużyna. No i to się rządzi pewnymi prawami i jest sporo niebezpieczeństw w tej kwestii, tak? No bo są ludzie tak zwani freeriderzy, którzy chcieliby furę, komórę, nic nie robić i jeszcze dużo zarabiać, tak? Że, no a niestety firma nie może sobie na to pozwolić. Jak ja poznawałem człowieka, to właśnie chciałbym dzisiaj na ten temat opowiedzieć i co ciekawego poznałem. Jak myśmy zaczynali biznes, jak nastąpiła transformacja ustrojowa, rok 91, była masa ludzi. Pan pamięta, mówi się o tych szczękach, że wystawiali się na szczękach, budowali. Każdy chciał jakiś biznes robić, to był taki dobry model, tak, że będziemy robili biznes. Rzucali ludzie studia, mój kolega, z którym studiowałem na Melu, też opowiada, że założył agencję nieruchomości i po prostu się śmiał, jak tam jakieś egzaminy musiał zdawać, to mówił, to ja je kupię, bo ja nie mam czasu, robię jakieś tam pieniądze. W każdym razie wszyscy chcieli robić biznes i co więcej, wszyscy wiedzieli, jak ten biznes zrobić. Natomiast historia pokazała, że bardzo wielu tego biznesu nie zrobiło. Ja powiem tak, że początkowo myślałem też, że w zasadzie, wie pan, tak jak Wałęsa mówił, zrobimy drugą Japonię, że tutaj myk-myk i zaraz wszyscy będziemy bogaci, każdy będzie dobrze pracował, no ale tak niestety się nie stało. Jaki wniosek z tego płynął? No, że jesteśmy różni. To jest jeden. Ale drugi, taki bardziej ważny, to jest taki, że większość z nas ma mylne wyobrażenia. I tyle. I to jest taki ważny wniosek. Potem, jak pan wie, ten biznes prowadziłem, osiągnąłem jakiś tam poziom, który zadowalający poziom materialny, który spowodował, że przeszedłem na wyższe piętro piramidy Maslowa, zacząłem się dokształcać, szukać wiedzy, poszukiwać. No i cóż odkryłem? Czytałem, ja lubię cytaty, czytałem Pascala, myśli, no i taki cytat mi wpadł w oko. Nauki mają dwa końce. Jeden to czysta niewiedza naturalna, w jakiej znajdują się wszyscy ludzie po urodzeniu. Jasne, oczywiste. Drugi kraniec to ten, do którego dochodzą wielkie dusze, które przebiegłszy wszystko, co ludzie mogą wiedzieć, uznają, że nie wiedzą nic i znajdują się w podobnej niewiedzy, z której wyszli. Ale ta wiedza to jest wiedza, nie wiedza uczona, która zna samą siebie. I teraz uwaga. Natomiast ludzie pośredni, którzy wyszli z niewiedzy naturalnej, a nie doszli do niewiedzy uczonej, mają jakowyś polor wiedzy zadufanej w sobie i udają mędrków. Owi to mącą świat i sądzą mylnie o wszystkim. Co pan na to? Jak się panu ten... Wydaje mi się, że on chyba już kiedyś padł w naszych nagraniach. Tak? No, na pewno jest interesujący jest i ciekawy. Daje do myślenia. Daje do myślenia. On też mi dał do myślenia. I proszę sobie wyobrazić, że zacząłem się tym tematem interesować i zaczęliśmy organizować w pewnym momencie naszej firmy, zaczęliśmy organizować takie zebrania firmowe w czwartki, w
wszyscy przychodzili, no i były tematy rzucane właśnie na salę, między innymi ja ten cytat komuś tam zaproponowałem, no i proszę sobie wyobrazić, że ktoś z naszej firmy wpadł na tabelę kompetencji braci Dreyfusów. To był człowiek, który pracował chyba 2 lata, bardzo taki fajny informatyk, mądry, niegłupi i opowiedział o tabeli braci Dreyfusów. Czy pan coś słyszał na ten temat? Nie. Nie, a ja uważam, że to powinno być wykładane w szkole średniej. I już mówimy, o co chodzi. Tabela kompetencji braci Dreyfusów. Otóż było 2 braci, oni, jeden był chyba inżynierem, a drugi był jakimś filozofem, ekonomistą, coś takiego z humanistą związanego. I oni zadali sobie takie bardzo proste pytanie. W ogóle ja bardzo lubię ten schemat, kiedy ludzie zadają sobie proste pytanie i potem dorabiają do tego, odkrywają całą teorię, która za tym stoi. Tak? Pytanie było, jak to się dzieje, że niektórzy osiągają mistrzostwo? Na przykład Beatlesi bardzo dobrze grają. Na przykład mamy asów lotniczych, którzy bardzo dobrze się biją. No jedni osiągają, a inni nie osiągają. No i wyszło im, że jest kilka stopni kompetencji, przez które dana osoba powinna się przedrzeć. Ja szukałem dalej i tą tabelę kompetencji jeszcze rozbudowałem i właśnie chciałbym Państwu przedstawić pokrótce. Ona jest dostępna na mojej stronie, można wygooglać w szczegółach. Natomiast no teraz chciałbym po prostu Państwa zachęcić i tak jakby też takie minimum wiedzy przekazać. Otóż oni mówią, że rozwój kompetencji odbywa się w 6 szczeblach. Zaczynamy od nowicjusza. To jest człowiek, który jeszcze nie wie, czego nie wie. No bo powiedzmy, że pan ma zakwasić ogórki. To pan wie, jak to będzie pan robił, czy nie? Nie wiem. No nie, no właśnie, jest pan nowicjuszem. Ale jeżeli dostaje pan zadanie, żeby te ogórki zakwasić, to dla pana najważniejsze jest, żeby temu, który panu to zadanie powierzył, żeby mu udowodnić, że pan rzeczywiście zrobił wszystko, żeby te ogórki były zakwaszone. W związku z tym wrzuca pan ogórki do słoika, wlewa pan tam benzyny, ząbek czosnku, zakręca pan i pokazuje pan swojemu pryncypałowi, proszę bardzo, to się ukisi za 2 dni, to będzie ukiszone. No oczywiście zrobił pan, nie wie pan, miliona różnych rzeczy, tak? Także jest pan nowicjuszem. I teraz, jakie są najważniejsze przedmioty nowicjusza według tabeli braci HIF? Robią coś po raz pierwszy, nie do końca wiedząc, o co chodzi. Są nastawieni na szybką realizację prostego zadania, czegoś, co działa, prostego. Oni muszą, po prostu nowicjusz musi pokazać, że umie coś zrobić, że on po prostu to zadanie, które dostał, realizuje. Oczywiście nie interesują go dalekie konsekwencje tego wszystkiego, czym to się skończy, jak to zostanie odebrane. Z reguły taki nowicjusz też nie interesuje się całością tego zagadnienia. On wykonuje ten element, chce go wykonać i już. I to jest dla niego najważniejsze. Taka jest cecha właśnie nowicjusza. Ja dla swojego tak jakby na swoje własne potrzeby nazwałem nowicjusza żółtodziobem, no bo tak to w Polsce po polsku się mówi, żółtodziób, także to jest tak jakby ten pierwszy etap. Potem jest zaawansowany początkujący, ja to nazwałem pistoletem, czyli już zaczyna poszukiwać informacji potrzebnych, które są do tego wykonania potrzebne, tak? Czyli interesuje się, jak te ogórki kisić, gdzieś tam szuka po internecie, szpera. Natomiast dalej jest niezainteresowany całością, czyli tak jakby po co te ogórki kisimy, komu to jest potrzebne, to go nie interesuje. Natomiast zaczyna zauważać pewne wzorce, zaczyna odkrywać pewne zasady. I to jest najważniejsze właśnie w pracy, to, żeby pracownik, którego pan zatrudnia, żeby jak najszybciej jego praca nie opierała się na bezpośrednich dyrektywach, zrób to, zrób tamto, tylko żeby się opierała na trzymaniu się pewnych zasad. Powiedzmy montaż filmu, tak? No to może pan powiedzieć, proszę to wmontować tu i tu, tam i tam, ale jeżeli na samym początku pan zrobi insert, to panu cały ten timing się rozjedzie, czyli nie będzie to zsynchronizowane. W związku z tym warto podać takiej osobie, słuchaj, jest coś takiego, że jeżeli jest taka zasada, że jeżeli zrobisz insert, rozepchniesz pewne rzeczy, to potem konsekwentnie musisz sprawdzić wszystko po kolei, żeby to było dalej zsynchronizowane, tak? Czyli właśnie na etapie zaawansowanego początkującego można już wprowadzać te początkowe zasady, tak? Pilnowanie, przestrzeganie zasad.
taki pistolet zaczyna mniej więcej rozumieć, o co chodzi. I teraz, jakie są uwagi po tych dwóch pierwszych poziomach? O tym bracia Heath nie pisali. Ja to gdzieś wyszperałem z własnego doświadczenia i właśnie tutaj je podaję. Dwa pierwsze poziomy kompetencji w przedstawianym modelu charakteryzują się tym, że ktoś mówi nam co i najważniejsze, jak mamy zrobić. Potrzebujemy zadań, których jesteśmy jedynie wykonawcą. Towarzyszy temu oczywiście przyjemne uczucie zwolnienia z odpowiedzialności, czyli te dwa pierwsze etapy, to ludzie rzeczywiście czują się zwolnieni z odpowiedzialności. Bardzo wiele osób nie chce być odpowiedzialnymi i generalnie pozostają właśnie na tych etapach. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Pamiętajmy jednak, że dla niektórych z nas strach przed podjęciem odpowiedzialności za własne poczynania może być blokadą przed dalszym rozwojem. I tutaj osoby, które prowadzą takich nowicjuszy czy pistoletów, powinny nakłaniać te osoby do tego, żeby jednak podejmowały ryzyko, tak? Za które same zapłacą, bo oczywiście bardzo łatwo jest ryzykować, jeżeli się nie ponosi za to odpowiedzialności, co oczywiście większość ludzi chciałaby, żeby w takim systemie pracować, natomiast no, jest to system, który niczego nas nie rozwinie i tutaj można się odwołać chociażby do teorii treningu, tak? Że superkompensacja polega na tym, że właśnie ponosisz konsekwencje tego, co robisz. I teraz przechodząc do kolejnego poziomu kompetentny, jest taka informacja, że istnieje kluczowa różnica między poziomami 2 i 3. Na poziomie drugim tylko wykonujemy polecenia. Na poziomie trzecim sami podejmujemy decyzje, czyli poziom trzeci to już jest taki, kiedy pracownik sam zaczyna podejmować decyzje. To można też osiągnąć bardzo łagodnie. Na przykład na pierwszym poziomie mówimy, masz zrobić to i to, a potem mówimy, słuchaj, tu jest takie zadanie do wykonania, powiedz mi, jakbyś to zrobił. I pracownik przedstawia paletę możliwości, jak on by to zrobił, no i wtedy my z nim dyskutujemy, którą z tych opcji wybrać, tak? Czyli to jest właśnie takie zachęcenie do odpowiedzialności, do podejmowania własnych decyzji. Czyli bierzemy na siebie odpowiedzialność na poziomie trzecim, na poziomie kompetentnym. Smutna prawda jest taka, że większość osób po prostu ma wszystko gdzieś. Nie chce ryzyka i odpowiedzialności, bo i po co? Praca jest dla nich źródłem utrzymania, nie pasją. Przychodzą, by odsiedzieć swoje 8 godzin. Czemu mają przy okazji się narażać? Niech lepiej ktoś inny im powie, co oni mają zrobić, tak? Czyli bardzo wiele osób zostaje na tym pierwszym czy drugim poziomie kompetencji i nie chcą w ogóle wyjść dalej. Nie ponoszą odpowiedzialności, chcą działać w ramach ścisłych przepisów, to im odpowiada. No ale z tym się nie zbuduje, nie zawojuje się świata, tak? I też mi się wydaje, że nie osiągnie się chyba satysfakcji, to znaczy umierając, nie stwierdzi się, że fajnie przeżyłem, osiągnąłem, przeorałem parę tematów, na własnej skórze się czegoś nauczyłem, tak? Tylko no, byłem jakimś tam gryziepiórkiem, takim typowym, jak to jest taka komedia z Kobielą. Zapomniałem tytułu. O takim urzędniku, tak? Który siedział całe życie i właśnie urzędował, nic innego nie robił. Poziom trzeci. Poziom trzeci został określony u braci Heathów jako kompetentny, a ja nazwałem to rzetelny rzemieślnik, czyli to już jest osoba, która dobrze się orientuje w tym, co robi w swojej dziedzinie, samodzielne myślenie pozwala mu na planowanie działań na przyszłość, no i potrafi nadążnie reagować na trudności. Nadążnie, czyli nadąża. Pojawia się jakaś trudność nieprzewidziana, on potrafi sobie z tą nieprzewidzianą trudnością poradzić samemu, we własnym zakresie. Bardzo często pracownicy przychodzą, jak właśnie coś takiego się pojawia, ci na niższych szczeblach kompetencji przychodzą i oczekują, że to zwierzchnik powie, jak oni mają zrobić. I teraz zwierzchnik jest w bardzo trudnej sytuacji, bo oczywiście on nie zna całego kontekstu do podjęcia decyzji. I tu może wpaść w taką zasadzkę, że podejmie jakąś decyzję, która się okaże potem błędna, no i pracownik powie, a no, szef jest głupi, tak? No bo ja mu tutaj powiedziałem, że jest taki problem i on niewłaściwą decyzję podjął. I tutaj właśnie cała rola menadżera jest taka, żeby wytrenować ludzi w tym, żeby oni w sposób samodzielny potrafili podejmować właściwe decyzje, tak? Właściwe decyzje,
które wynikają z jakichś sytuacji, które są nieprzewidziane. Tak? Czyli żeby potrafili właśnie w sposób nadążny zareagować. Przykład z mojej kariery wspinaczkowej. Otóż byłem we władzach Klubu Wysokogórskiego Warszawa, bardzo w takich dobrych relacjach z prezesem tego klubu, i on mi kiedyś powiedział, że w zimie, w grudniu, zadzwonił do niego GOPR, wtedy to był GOPR, z taką informacją: słuchaj, Ziemowit Wirski z dwoma wspinaczami sygnalizuje, że będzie musiał spędzić noc na zamarłej turni. W tej chwili mamy śnieżycę, minus 15 stopni, warunki są lawiniaste. Pytanie jest takie do ciebie, jako do prezesa Klubu Wysokogórskiego Warszawa, czy ty uważasz, że mamy ryzykować życie naszych ratowników i udawać się, żeby ich ściągnąć jeszcze przed północą, co jest bardzo ryzykowne i grozi śmiercią, czy też uważasz, że oni poradzą sobie? Na co prezes powiedział: nie, Ziemowit Wirski sobie na pewno poradzi. No i miał rację, po prostu nie było tej wyprawy nocnej, tylko wyprawa ruszyła z samego rana, przetorowali, tamci zeszli, no i już, i po prostu wszystko się dobrze to zakończyło. Czyli proszę zauważyć właśnie to, o czym mówię, że była pewność, że ta osoba w tych konkretnych warunkach sobie poradzi, nawet jeżeli jest ze wspinaczami, którzy nie są jakiegoś wysokiego poziomu. Po prostu ten człowiek gwarantował to, że on w danych warunkach sobie poradzi. Poziom kompetentny, tak? Czyli właśnie to, tego też oczekujemy od pracowników, to jest właśnie poziom kompetentny i warto o tym wiedzieć. I uwaga, taka ciekawostka. Z tego poziomu kompetencji wywodzi się szerokie grono ekspertów i wiemlepów, czyli osób, które w 5 minut rozwiązują każdy problem i prawie na wszystko mają gotową receptę. I tutaj ja bym się odwołał właśnie do tego cytatu Błażeja Pascala, który mówi, że właśnie to są te osoby, tak? Czyli one osiągnęły pewien poziom wiedzy, ale tym osobom się już wydaje, że one wiedzą wszystko. W 5 minut każdy problem jest dla nich rozwiązany. Ludzie ci są na poziomie kompetentny w pewnej materii, lecz nie mają jeszcze szerszej perspektywy i ograniczony zasób skojarzeń. Nie przeszkadza im to jednak w lansowaniu swoich rozwiązań, jedynych jakie znają, w każdej możliwej sytuacji. I to są właśnie ludzie, o których pisał Pascal, którzy mącą świat. I ja właśnie tutaj widzę masę polityków, widzę masę dziennikarzy, którzy coś tam wiedzą, natomiast nie znają tej podszewki, nie znają tego drugiego tła, tego szerszego spojrzenia. I muszę panu powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony dojrzałością polityczną, ja wiem, że mogę być nudny, ale właśnie Szwajcarów, że tam dla nich oni głęboko myślą na tematy polityczne, nie tak jak u nas, że jeżeli wybierzemy osobę A, to ona załatwi wszystkie problemy. Oni wiedzą, że to nie jest takie proste. Oni nie głosują właśnie na jakieś takie tego typu hasła populistyczne, tylko oni widzą te problemy głębiej. I ilekroć ja się spotykam ze Szwajcarami, to właśnie jestem zaskoczony, jak głęboko oni problemy polityczne widzą. Tak? No i właśnie chciałoby się, żeby nie Polacy nie byli kompetentni tylko i wyłącznie, żeby mieli właśnie rozwiązanie w każdym momencie, ale żeby poszli trochę dalej, żeby zaangażowali się w sprawy polityczne, żeby zobaczyli, na czym to tak faktycznie polega, że to nie jest wszystko takie bardzo proste. No i tak, kolejny poziom to jest poziom biegłego. No i biegły to już jest człowiek, który aktywnie wchodzi w postrzeganie i zdobywanie wiedzy. To nie jest pracownik, któremu się każe, tylko to jest osoba zaangażowana. Na przykład w rozwój firmy, albo na przykład w rozwój urzędu, bo być może też są tacy urzędnicy, którym zależy na tym, żeby lepiej obsługiwać petentów, żeby petenci nie wychodzili rozgoryczeni, tylko żeby wychodzili załatwieni, tak? Może tacy ludzie też są. No i teraz czym się charakteryzuje biegły? Biegły już sam potrzebuje obrazu całości. On domaga się tego obrazu, on go szuka, on szpera. Frustrują go nadmierne uproszczenia, bo on wie, że wszystko nie jest takie bardzo proste. Uczy się z doświadczeń własnych i innych. Odkrywa drugie dno problemów i rozumie, że tak naprawdę to mało wie. Prawda? Wracamy znowu do tego cytatu Pascala, który też mówi, że tak to mniej więcej jest.
syntezuje wiedzę z innych dziedzin, czyli tak jakby szuka obrazu całości i szuka pewnych schematów z innych dziedzin, czyli porównuje, wchodzi na wyższy poziom abstrakcji, tak? Dla niego pewne rozwiązania, to bardzo wiele, to w teorii innowacyjności właśnie się szuka z innych dziedzin, bo być może właśnie jakieś rozwiązanie się znajdzie. I tutaj podam taki przykład, który kiedyś usłyszałem, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale pojawił się w Kanadzie problem zaśnieżenia drutów wysokiego napięcia. Że one po prostu było tak dużo śniegu, że śniegu, zmrożonego śniegu, że one, że po prostu te druty się tam urywały, bo no, tak dużo tej wody tam było i tak to ciążyło. No i była pewnego rodzaju burza mózgów na ten temat, jak to zrobić. I w tej burzy mózgów, ja mówię, nie wiem, nie daję głowy, że to jest prawda, ale tylko pokazuję, ilustruję taki obraz, tak, jak to mogło się odbywać. No, że był wojskowy, że był jakiś nawet duchowny, masa różnych ludzi, tam około 10 osób z różnych branż. No i tak dyskutowali, jak to robić. Oczywiście inżynier powiedział, no to może by jakiś tam prąd puścić, żeby podgrzać te druty. No to zaraz tam przeliczyli, że to byłby straszny koszt, w ogóle niewykonalny technicznie, także nie da się tego zrobić. No i duchowny podobno wpadł na taki pomysł, no to nie pozostaje nic innego, jak anioł, który by tylko leciał nad tym drutem i machał skrzydłami, żeby ten śnieg spadł, nie? No i w tym momencie podobno wojskowy stwierdził, no to trzeba przelot helikopterów, żeby po prostu pęd powietrza, żeby to zrzucił, tak? Nie wiem, tak jak mówię, czy to jest prawda, czy helikoptery mogą latać nad drutami wysokiego napięcia, czy rzeczywiście, no na pewno podmuch jest mocny, tak? No ale pokazuje to, ilustruje to, że z innej dziedziny po prostu możemy czerpać innowacyjne rozwiązania i to właśnie się odbywa na poziomie biegłego. Biegły potrafi przewidzieć rezultat działań i podjąć zawczasu działania korygujące. To jest ważne, że tutaj pojawiają się tak jakby w realizacji zadań, pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia, przeszkody, tak? No i biegły potrafi te przeszkody przewidzieć. O ile poprzedni poziom kompetentny potrafił na nie zareagować, to ten potrafi przewidzieć, czyli myśli głębiej, perspektywiczniej. No i znowu trzeba takich ludzi w firmie mieć, którzy potrafią właśnie przewidzieć pewnego rodzaju zagrożenia, no i im zapobiec. Biegły w mojej nomenklaturze to jest odpowiedzialny fachowiec. Piąty to jest ekspert i to był ostatni poziom według braci Hisów. Ekspert oczywiście może rozwijać swoją dziedzinę, posiada ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Po prostu wie, co i kiedy trzeba zrobić. Posługuje się intuicją, choć nie zawsze potrafi ją wyjaśnić. I tutaj pojawia się taki problem, że eksperci mają tak dużą wiedzę, tak jakby wbudowaną w siebie, że oni wiedzą, co należy robić, gdzie, kiedy i jak, natomiast tracą kontakt z tymi osobami na pierwszym i drugim poziomie, bo nie potrafią tego wytłumaczyć. No i w związku z tym pojawia się kolejny poziom kompetencji, który ja nazwałem guru i tutaj ponieważ, no znaczy ja nazwałem charyzmatyczny ekspert, natomiast w literaturze jest to guru, czyli nie dość, że jest ekspertem, to jeszcze potrafi wyszkolić sobie następców, potrafi dogadać się z tymi poziomami niższymi, wie na czym to polega, jakie są charakterystyczne zachowania tych właśnie poziomów niższych. No i potrafi zarządzać tymi ludźmi, potrafi wciągać ich na kolejne poziomy, tak, żeby oni stali się rzeczywiście ważnymi elementami firmy. No i to były właśnie te poziomy kompetencji, które opracowali bracia Heath. Natomiast nurtował mnie ciągle ten problem tych ludzi, o których zresztą mówił i Pascal, i bracia Heath, że na tym poziomie trzecim pan pamięta, że to ci ludzie, to oni wiedzą już wszystko, pozjadali wszystkie rozumy, nie chce im się wchodzić na wyższy poziom kompetencji. Zresztą to w bardzo wielu komentarzach widać, takich szczególnie hejterskich, że właśnie tego typu ludzi mamy, bardzo wielu, którzy wiedzą wszystko na każdy praktycznie temat, mądrzą się i w ogóle oni tam wszystko wiedzą, a jeżeli ktoś coś mówi, to oni to bardzo mocno banują. No i cóż się okazało? Że jest takie zjawisko jak efekt Dunninga-Krugera. Słyszał pan coś o tym? Tak.
Jest to już dosyć popularne w sieci. Jest to już dosyć Internauci popularne. Lubią sobie nawzajem to już teraz wytykać, żeby właśnie temu drugiemu pokazać, że jest. Tak. No i to tutaj, na nim ten efekt. Tak. Przy czym to jest, wie pan, jeden z elementów właśnie takich, które ja uważam za bardzo ważne w firmie. Bardzo dobrze, że to się staje popularne w sieci. Dobrze by było, żeby to się stało też i popularne w świadomości społecznej dwustronnie. No bo jeżeli mamy rozmowę dziennikarza i dziennikarz zadaje pytanie, czy pan jest pewny, że rząd drukuje pieniądze, to świadczy o wielkiej indolencji i nieznajomości tematu przez dziennikarza. To jest właśnie ten efekt Dunninga-Krugera, kiedy on jest przekonany, piastując to swoje stanowisko dziennikarza, kiedy ma ludzi, którzy go słuchają, dobrze zarabia, tak? Ma wpływ na ludzi, on w ogóle się nie rozwija. On staje mentalnie na pewnym poziomie, zostaje na tak jakby, no po prostu głupieje, tak? Traci umiejętność dobrego patrzenia na rzeczywistość, co się potem przekłada na widzów, no bo on tą swoje postrzeganie, płytkie i głupie, przekłada na widzów, tak? I dlatego my jako widzowie powinniśmy bardzo szybko umieć rozpoznać takich dziennikarzy, którzy są takimi pustakami, którzy po prostu klepią trzy po trzy właśnie będąc przekonanym o tym, że oni wiedzą wszystko. Natomiast oni bardzo mało wiedzą z raz, bo praktyki nie mają, bo nigdy niczym nie zarządzali, tylko generalnie wiedzę czerpią ze źródeł pisanych albo ktoś coś powie, albo z własnych przekonań. Co mówi efekt Dunninga-Krugera, w zasadzie doświadczenie, które on przeprowadził? To jest zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie. Czyli właśnie dziennikarze, nie będąc wykwalifikowani w sprawach rządzenia, zarządzania krajem, przeceniają swoje umiejętności w tym temacie i krygują się na jakichś nie wiadomo jakich znawców, tak? I nie dopuszczają ludzi do rozmowy, żeby wyciągnąć pewne konkretne wnioski, żeby przedstawić cały obraz sytuacji, tylko próbują pokazać, że to oni mają rację i to, co oni mówią, to jest właśnie właściwe. Przykład jest chociażby bieżący pandemia. Wszyscy mówią o pandemii. Natomiast jeżeli pan pobierze sobie pliki o umieralności za ostatnie 10 lat, tak? 10 lat, dokładnie, to pan zauważy, że tygodniowo w Polsce od 10 lat umiera około od 7 do 9 tysięcy osób. Tygodniowo. Tak umiera. I tak umierało do połowy, w zasadzie nie do połowy, do 43 tygodnia ubiegłego roku. A pandemia, przypominam, zaczęła się w marcu, została ogłoszona, czyli marzec, 2 miesiące, no to był 10 tydzień, tak? I przez 30 tygodni ta umieralność pozostała dokładnie na tym samym poziomie. Od 7 do 9 tysięcy. Podskoczyła w 43 tygodniu. I tam rzeczywiście zaczęło się pojawiać kilkanaście tysięcy zgonów, ale ja to już przekładam na to, że to służba zdrowia po prostu zawaliła, chociażby dlatego w przypadku mojej mamy, która ma w papierach wpisany COVID, natomiast przyczyną zgonu na pewno nie był COVID, bo ona w stanie terminalnym została odwieziona do szpitala i tam ją dozarażono po prostu tym COVID-em, tak? No i wpisano i już. Natomiast ile się klepie na temat tego, tej pandemii, ile się tego, wystarczy spojrzeć na te statystyki, już wiemy. Co więcej, taka ciekawostka, że jak się mówi pandemia, to co pan widzi, co pan postrzega tak za słowem pandemia? No, że dzieją się straszne rzeczy i ludzie umierają na ulicach. Że dzieją się straszne rzeczy i umierają na ulicach. A czy odwiedzał pan Wikipedię i widział pan definicję pandemii? Nie. Nie. No i panu powiem tak, że to też jest wielkie zdziwienie i tutaj właśnie też polecam, żeby widzowie zaczęli takimi rzeczami się interesować. W definicji pandemii na Wikipedii nie ma nic o umieralności. Tam jest tylko o zaraźliwości. To, że choroba się przenosi szybko, zaraża wielkie ilości ludzi, natomiast w zasadzie w definicji nie ma nic o umieralności, no o skutkach tej choroby. Ten wirus obiegł ekspresowo cały świat. Obiegł ekspresowo cały świat. Natomiast w definicji pokazuje się przykłady, kiedy właśnie te choroby kończyły się źle, kiedy dużo ludzi umierało. Czyli mamy taki podświadomy przekaz, że pandemia to jest coś, co jest potwornie zaraźliwe i bardzo źle się kończy, natomiast nikt tego nie porównuje
z tym, co się dzieje w tej chwili. No bo się okazuje, statystyki to pokazują, że to się źle nie kończy. Tak? Zresztą wszyscy mówią, że umieralność jest na poziomie 2%, 2 czy 3%, tak jak było to z grypą. Tak? No i właśnie. To chyba 0,2%. Nie, 2%. Przy grypie było 2-3%. Umieralność, tak? Znaczy to oczywiście umierają odpowiednie osoby, odpowiednio obciążone i tak dalej, no co się sprawdza w tej obecnej pandemii. Także ja polecam właśnie, żeby umieć rozpoznawać ludzi, którzy mają owy polor i mącą cały świat, tak? Znaczy opowiadają różne rzeczy tylko dlatego, że gdzieś je usłyszeli, natomiast nie wnikają. Ostatnio oglądałem taką debatę młodzi kontra polityk i to była debata akurat chyba z Grzegorzem Braunem i tam bardzo dużo się mówiło właśnie na temat pandemii, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieprawdziwa. A co tu? Tu wystarczy spojrzeć na statystyki, wystarczy wejść na stronę GUS-u, ściągnąć te dane, zobaczyć jak to jest i w zasadzie wszystko jest jasne, tak? Natomiast my żyjemy w świecie jakiegoś takiego matrixu, gdzie właśnie ktoś coś powie, a potem my bierzemy, że to jest prawda. Efekt Dunninga-Krugera. Każdy z nas zakłada, że jest lepszym kierowcą niż inni. No a to nie jest prawda matematycznie, tak? No bo możemy być tylko w 50% lepsi od innych, tak? No nie jest to możliwe. Także taki jest ten efekt Dunninga-Krugera. I powiem tak, to są według mnie najważniejsze rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o człowieku, że ludzie są bardzo różni, że bardzo różnie się pracuje z różnymi ludźmi, że są różne poziomy kompetencji. Ja tu nawet nie będę też wchodził, bo też jest ciekawe zagadnienie, jak pracują kobiety, jak pracują mężczyźni. No ale to jest temat niepoprawny politycznie, w związku z tym w to nie będziemy wchodzili, to już każdy niech sobie odkrywa po swojemu, niech czyta. Natomiast na pewno ważne jest, że te poziomy kompetencji są, warto sobie przeczytać o tych poziomach kompetencji, po to, żeby budować swoją firmę, żeby umieć zarekrutować osobę i potem dalej ją prowadzić, tak? Bo to jest bardzo ważne. Nie zależy w zasadzie, no, szczególnie w takich firmach jak nasza, kiedy innowacje są bardzo ważne, kiedy systemy są bardzo skomplikowane, kiedy ludzie muszą się orientować w bardzo wielu rzeczach, no nie zależy nam na takich ludziach, którym trzeba pokazywać ciągle palcem, co mają robić. Zależy nam na takich, którzy samodzielnie potrafią rozwiązywać swoje problemy. Także ja uważam, że jeżeli chodzi o firmę, prowadzenie właśnie firmy, własnego biznesu, te wiadomości o ludziach są kluczowe, czyli poziomy kompetencji i efekt Dunninga-Krugera. To trzeba po prostu poznać, wiedzieć, z czym mamy do czynienia i na pewno to pomoże w prowadzeniu firmy. Dziękuję za rozmowę.